słyszałem, że dzisiaj wioska rycerska będzie to dla starosty Jędrusia miecz Juranda nagi, ale jeden tylko przywiozłem. Co by dam moczupasko nie wymochiwał? Puść to do Jędrusia. Także z pozdrowieniami od powiatu szczecińskiego dla pana starosty. Dziękuję. Obiecuję, że będę korzystał z niego tylko w pokojowych celach. Myślę, że drugi przyjedzie w przyszłym roku. A ja dopowiem, że ja? Mieczy ci u nas dostatek, ale ten przyjmiemy na znak naszego zwycięstwa. No i myślę, że jeszcze gospodarz tego pięknego miasta, serca Beskidu Żywieckiego, burmistrz Antoni Szlagor, pytam pięknie. Szanowna pani minister, drodzy ministrowie, chciałem wam powiedzieć, nie bójcie się, jakie pieniądze byście do nas dali, to my je przerobimy. Przerobimy je na zabawę, przerobimy je na inwestycje, tak że będziecie mieli gdzie przyjeżdżać, także od jutra posyłamy wam konta i tylko nam przelewajcie. Ale to tak już żartobliwie, bo sami państwo wiecie, że wszystkie fundusze, to wszystkie trzeba dobrze papiery do tego dorobić, trzeba do tego dobrą legendę, no i trzeba dobre starania i wsparcia ludzi. I takie wsparcie tutaj mamy, dlatego wszystkich proszę o duże brawa dla tych osób, które nas wspierają. No cóż, wszystkim państwu życzę fajnej, dobrej zabawy. Korzystajcie ze wszystkiego, które tutaj jest. W otworze chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować, że zaszczycili swoją obecnością tak znamienici ci goście. Uważam Dni Powiatu Żywieckiego za otwarte. Miłej zabawy, smacznego, bawcie się dobrze.